to jakaś pani zaczęła za mną drzeć japę. My się zatrzymujemy w takiej dzielnicy, trochę bardziej fancy. 2 612 000 lir libańskich. Na taką cegiełkę wymieniłem 500 dolarów. Normalnie idziesz do kantoru i mogą cię pytać, czy siateczkę doliczyć? Halo? Nie mogę gadać, waluty wymieniam. Wszystkie podróże zaczynają się w Bridel, ale dzisiaj pakowaliśmy się w ostatniej chwili, więc nie mamy za dużo nagrane. I mimo tego, że mamy już samochód, to na lotnisko jedziemy autobusem, bo za darmo. A parking koło lotniska nie jest za darmo. Można by było stanąć gdzieś dalej, ale wtedy by trzeba było chodzić. A po co to komu? Nachodzimy się jeszcze. Pierwsza stacja, Frankfurt. Lecimy spotkać się z moją mamą. Bohaterowie z kontroli bezpieczeństwa pozbawili mnie pasty do zębów, bo miałem jej o 25 ml za dużo. Jak wiadomo, pasta do zębów to jest płyn, w związku z tym spróbujcie wypić pastę do zębów, a ja przez ten czas wymyślę 10 sposobów na zabicie kogoś pastą do zębów. Na szczęście jesteśmy już w moim ulubionym miejscu, a to oznacza, że... Dobra, Renata, dzisiaj ty. Pozdrawiamy Czarka. No. Tak, ja nie mam siły już pozdrawiać Czarka. Mamusia już jest we Frankfurcie. Teraz sobie będzie czekać na nas w sumie 3 godziny. Jesteśmy w kafejce lotniskowej, w której już żeśmy raz byli na tym lotnisku i było to na naszym filmiku. Ogólnie rzecz biorąc, to my dążymy do tego na kanale, żeby robić w kółko te same rzeczy i żeby w którymś momencie wszystko w danym filmie zostało już wykonane wcześniej. Będziemy tylko odtwórczo działać. No ale cóż, dało się usiąść, sprzedają croissanty. No to co, jaki pozostawili nam wybór? Kurde, na tym autobusie jest napisane Frankfurt. A mam nadzieję, że my jednak samolotem lecimy. Ja wiem, że to nie jest dobrze, żeby wszyscy ludzie chodzili sobie wolno po płycie lotniska, ale żeby ten autobus robił pętelkę po to, żeby podjechać do samolotu, który stoi dosłownie 100 metrów od nas, nic się po drodze nie dzieje. Proponuję wprowadzenie państwowych kursów chodzenia po płycie lotniska. Takie, że możesz sobie zrobić raz na całe życie uprawnienia. Dostajesz jakąś żółtą, odblaskową koszulkę z napisem, nie wiem, jestem uprawniony do chodzenia po płycie lotniska w 20 językach. I wtedy możesz sobie po prostu przejść do samolotu jak człowiek z terminala i ten. Rozglądasz się, żeby ci nie przyjeżdżały beczkowozy albo jakieś inne pojazdy cateringowe i podobne i jesteś wolny wtedy. A tak, no zobaczcie, zrobiliśmy autentycznie 4 razy tyle tym autobusem, co byłoby konieczne, żeby dotrzeć do samolotu. A hill to die on. Tak daleko staliśmy od tego terminala, żeby z tego autobusu to by się nie obyło. Squad skompletowany. Szkoda, że słowo suicide jest słowem, którego YouTube nie za bardzo lubi. Aczkolwiek to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy, żartem mówiąc, po wylądowaniu w Niemczech, bo wysiadłem sobie z kamerką. Chciałem powiedzieć o tym, że prawie ją zostawiłem na siedzeniu w samolocie i tak się od zniechcenia obejrzałem, patrzę, o, kamerkę bym zostawił, moją nową. Boże, aż się boję nagrywać, a to właśnie w związku z tym, że jak potem wyciągnąłem kamerkę i chciałem to powtórzyć na płycie lotniska, tą niesamowitą przygodę, to jakaś pani zaczęła za mną drzeć japę, pani z obsługi. Jest to niemiecki sposób zwracania uwagi rozmówcy, takie Przepraszam, ale nie ma nikogo, kto będzie mnie bezkarnie poniżał w ten sposób. Dlaczego miałbym z jakimś krzyczącym w ogóle się obracać? To jest podstawa podróży po nieco bardziej egzotycznych lub odmiennych krajach, takich jak Kenia, że jak ktoś za tobą krzyczy, to się nie obracasz. Przeczytałem w międzyczasie, że w Niemczech, żeby zrobić komuś zdjęcie, to muszę uzyskać pisemną zgodę. Czy mogę
poprosić pisemną zgodę. Przygotowałem sobie formularz. Będę go rozdawał w samolocie wszystkim. Podpis, imię, nazwisko. Pozamawialiśmy sobie jakieś specjalne posiłki, różne wersje wegetariańskich rzeczy. Jak widzicie, za dużo to nie jest, spodziewałem się obiadu, ale ujdzie. Panience smakuje. Mama dopiero zje, jak zrozumie wielki wybuch. Do tego czasu nie je. Takie ma przekonania religijne. Słuchajcie, Mistrzostwo Świata. Już się pogodziłem z tym, że nie obejrzę skoków, bo będę w tym czasie w samolocie i to w czasie trwania całego konkursu. A tu się okazuje, że w czasie przelotu, jak nie mam przed wylądowaniem, to wyłączą. Jest tutaj dostęp do internetu. Jest płatny za pełną dostępność, czyli za możliwość streamowania i oglądania streamów. Płaci się 12 euro za cały lot albo milami. Mi się milami nie udało, bo bez internetu nie jestem w stanie dokopać się do swojego numeru karty Miles & More, więc musiałem zapłacić pieniędzmi i udało się dopiero trzecią kartą, dlatego że dwie poprzednie płatności nie dały się zweryfikować, bo nie przyszło mi powiadomienie push, bo nie mam internetu, także na szczęście trzecia nie wymagała. No i słuchajcie, generalnie rzecz biorąc działa. Teraz tak patrzę, zaczęło się troszeczkę zacinać. Jesteśmy już na pewno dawno poza Niemcami, więc ogólnie rzecz biorąc internet jest na Niemcy. Nie muszę włączać VPN-a, dzięki temu zacina mi się jeszcze troszeczkę mniej. Będzie oglądane. No niestety nie da się tego oglądać. Ale ważne, że dobrze szło przed skokami. Na skoki się spieprzyło, kto by się spodziewał. Ale koszmar. Idealnie wydane 12 euro. Odświeżyłem jakieś 100 razy i leci. Boję się dotykać. Zniszczę spokój. Proszenie o więcej kanapek w samolotach to najlepsze możliwe ćwiczenie na wychodzenie ze strefy komfortu. Wygląda na to, że te, które dawali domyślnie, też były wegetariańskie, więc spoko. Internetu nie kupujcie, zwłaszcza tego za 12 euro, nie działa. Dało mi się w spokoju obejrzeć może z 5 do 10 skoków, reszta to było albo odświeżanie, albo jakieś dzikie zacinanie. Ale jeszcze będę miał drugą serię do powalczenia, no bo co jest tutaj lepszego do roboty? Może coś tam jest lepszego do roboty. A few moments later. Witamy w hotelu. Siemanko. Nie pamiętam już, ile zapłaciłem. Będzie cena, będzie napis. Hotel czterogwiazdkowy. Ewidentnie są to tak zwane cztery gwiazdki libańskie. Nie martw się, mama, to będzie wrzucone już po powrocie, kiedy te pieniądze już dawno będą zamienione na humus i przetrawione. Także niczego się nie bój. Ewentualnie przetrawione przez kogoś, kto je nam ukradnie, ale nie w związku z tym nagraniem, ponieważ dopiero będziemy publikować, jak wrócimy. Tak jak mówię, cztery gwiazdki libańskie, ewidentnie, więc myślę, że poniżej czterech gwiazdek nie będziemy schodzić. Przy czym obsługa wydawała się bardzo miła, co tego typu miejsca zawsze uświetnia i uprzyjemnia. I można ich prosić o pomoc ze wszystkim, z czym pomocy będę potrzebował, czyli kartami SIM, wycieczkami, taksówkami i tak dalej. Także będziemy kminić. A tymczasem, jak tam? 1500, 1900? Jak się ten ser nazywa? Halloumi. Tak, halloumi pan. Sałatka quinoa halloumi. Tutaj też jest próbowana. To niezidentyfikowane coś. I jeszcze soczki wyciskane, które zaraz przyjdą w większych ilościach. Wszyscy dokumentują. W tej oto pięknej knajpce żeśmy byli. Panowie, co trąbią, to nielegalne taksóweczki, bo my się zatrzymujemy w takiej dzielnicy, jak się okazuje, trochę bardziej fancy. Powiedzcie mi jakieś ładne słowo na fancy po polsku. Oho, słyszycie tego? Łopanie. Raz na parę minut robi się ulewa i leje, a potem przestaje. No więc wyszliśmy, jak nie padało, bo przeczekaliśmy poprzednią ulewę, ale niestety załapaliśmy się na następną. A dobrze, że od daszku do daszku i dobrze, że nie odeszliśmy za daleko.
a w tym zielonym przybytku się zatrzymujemy. Nasz hotel czterogwiazdkowy, jedyny słuszny. Dzisiaj zwiedzanie krótkie, albowiem zrobiło się już późno. Ale najciekawszy w tym wszystkim był rachunek. $24, czyli w gruncie rzeczy całkiem sensowna cena, które przeliczają się na 2 612 000 lir libańskich, co oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, kurs tutaj jest zdecydowanie wyższy, czyli generalnie rzecz biorąc dużo bardziej opłaca się płacić bezpośrednio w dolarach, przynajmniej w tej miejscówce, niż wymieniać dolary na liry i potem płacić w lirach, co w sumie zrobiliśmy my, dlatego że równiejszy rachunek. Dlatego, że w sumie jakoś tak wyszło, ale w przyszłości chyba będziemy płacić tymi dolarami, żeby nie biegać ich wymieniać na stop. Przynajmniej wszędzie tam, gdzie je przyjmują. My żeśmy dostali za 1 dolara 100 tysięcy lir. Na taką cegiełkę wymieniłem $500. Po zapłaceniu w kafejce jest już ciutkę mniej. Tak jak mówię, 1 dolar to 100 tysięcy lir. Przerąbany motyw. A to, co mnie najbardziej bawi, to to, że pan na pieniążki dał mi siateczkę. Normalnie idziesz do kantoru i mogą cię pytać, czy siateczkę doliczyć. Wszystko pięknie, wszystko się zgadza. Ale to będzie tylko na tak zwany głęboki Liban. Wszędzie, gdzie się da, będziemy płacić dolarami. No chyba, że będziemy dalej obserwować te kursy, bo tutaj faktycznie było lepiej w dolarach w kafejce. Ale co my wiemy po jednej wizycie w jednej kafejce? Zobaczcie, te banknoty nie są nawet brudne, one są świeżutkie z drukarki. Do tego stopnia, tutaj macie numer seryjny, że można sobie zrobić taką zabawę, jak w takich karteczkach, które w księgarniach można kupić czasami, że normalnie ten numer seryjny tutaj jest akurat od najmniejszego z tej strony do największego z tamtej, więc jak zrobię tak, to maleje, no ale autentycznie to są wszystko prosto z drukarni pieniążki. Czyściusieńkie. Można się na nich położyć, przytulić. Halo, dzień dobry, dzień dobry. Nie mogę gadać. Nie mogę gadać, waluty wymieniam.